za każdym razem postać jest taka prawdziwa, taka bardzo pełna emocji, że za każdym razem Państwo nie wybuchają od przypełnienia tego. I za każdym razem tysięcy razy grając jest dokładnie to samo. No, na każdą rolę składa się suma Twoich przeżyć w życiu i suma tego, o czym mówiliśmy przez 3 miesiące na próbach. I w pewnym momencie Ty, ucząc się tego tekstu, myśląc, maglując, zmieniając interpretację, załamując się, potem mając chwilę radości, w pewnym momencie stajesz się tą postacią, Czasami jest tak, że do roli dochodzisz poprzez dobór odpowiednich spinek w ankiecie, albo to, że zakładasz garnitur i nagle myślisz, aha, zaraz, to przecież to jest taki facet. Fryzurą bardzo dużo się można zrobić. No, ja oczywiście mówię bardzo powierzchownie teraz, natomiast to jest suma Twoich przemyśleń. I tak naprawdę, kiedy przychodzi 19.30, widzisz, przypominasz sobie to wszystko, no, po prostu stajesz się tą postacią i to płynie. No, wskakujesz jakby do takiej studni, no i lecisz i na koniec jest. Tak, ale to jest...